Musicie narysować ten koszyk z owocami tak, jak ja to zrobiłem. No spójrzcie na to dzieło sztuki. Halo? Jakie słodziaki! W ogóle nie zwracają na mnie uwagi. Ej, mówię do was! Co robić? O, już wiem, mam pomysł. Zabiorę wam telefony. Sophie narysuje szczeniaka, a Miley kotka. Zaczynamy challenge! Jakie one są urocze! No? Ten kotek jest taki słodki, że aż chce się go pogłaskać. A ten szczeniaczek jest taki puszysty, ucie-pucie-ucie-pucie. Masz rację, panie nauczycielu, są bardzo słodkie. Czas! Start, możecie zaczynać rysowanie. Miley, Sophie, czemu jeszcze nie rysujecie? Nie możecie napatrzeć się na tych słodziaków. No to zawiążę wam oczy i rysujcie w ten sposób. To będzie niezła zabawa. Czas leci. Gdzie są wszystkie kredki i flamastry? Okej, chyba coś znalazłam. Nie, to raczej nie to. A może to? Też nie. A to? Pachnie jak czarny kolor i smakuje tak samo. Świetnie. Znam jeden fajny sposób, który pomoże mi narysować pieska nawet z zamkniętymi oczami. Muszę obrysować rękę i w ten sposób wyjdzie mi mordka. To genialne, prawda? A teraz dodam kilka szczegółów. Nos, oczy, uszy i wszystko pokoloruję. Powinien mi wyjść uroczy piesek. Podpatrzę. O tak, wyszło mi tak jak chciałam. Zobaczę jak mi idzie. O nie, ten kotek wygląda okropnie. Miley, nie wolno podglądać. Przepraszam, panie nauczycielu. Rysunek się nie nadaje. Muszę pomyśleć. Już wiem. Skoro nie umiem tego narysować, to zrobię fajne origami. Mogę je złożyć nawet z zamkniętymi oczami. Okej, tak. I tak. I jeszcze troszkę. Gotowe. Pozostało tylko dorysować kilka szczegółów flamastrem. Oczy, nos, buzie. Hurra! Jestem pewna, że wyszedł mi uroczy kotek. Czas minął. Pokażcie mi swoje prace. Ej, nie widzicie? Czas się skończył. Halo? A no tak! Zapomniałem zdjąć wam opaski. Już. Pokażcie mi swoje prace. Sophie? Wyszedł ci całkiem niezły rysunek. A co ma Miley? A ja mam takiego słodkiego kotka. No też jest piękny. Dziewczyny, obydwie zasłużyłyście na nagrodę. Sophie na pieska, a Miley na kotka. Hurra, w końcu dostałam psa. Od dawna o nim marzyłam. Nazwę cię Emily. Jesteś taka cudowna. A ja dostałam super kotkę. Nazwę ci Kira. Będziemy najlepszymi przyjaciółkami. Ojej, ale jestem niezdara. To znaczy, właśnie to chciałem zrobić. Będziecie rysować automat z gumami. O rany! Jaki duży pędzel. Bardziej go potrzebuję, oddaj. Ja pierwsza go wzięłam. Miley, puść. Kurczę, nie mogą podzielić się dużym pędzelkiem. Więc zabieram wam wszystkie pędzle. Skoro nie umiecie się dzielić, to rysujcie palcami. Tak przy okazji, czas, start. No dobrze, spróbuję rysować palcami. Wezmę pudełeczko z farbką i zanurzę w nim palec. Fajnie, tak jest nawet łatwiej niż pędzelkiem. A teraz wezmę żółtą farbę i pomaluję tutaj. A teraz użyję wszystkich kolorów, żeby narysować dużo, dużo gum. Zanurzam palce we wszystkich pudełeczkach i odbijam je na kartce. Wyszło pięknie i kolorowo. Uff, nawet się troszkę zmęczyłam. Okropność. Ja nie zamierzam brudzić sobie palców. Wpadłam na lepszy pomysł. O wiele lepiej będzie wycisnąć farbkę z tubki, która zaschnie na papierze i wszystko będzie super piękne. Wylewam żółtą farbę i rozdmuchuję ją po rysunku za pomocą słomki. Cudownie. A teraz wyciskam kolorową farbę, tak żeby narysować gumę. Według mnie idzie mi naprawdę super. Jeszcze troszkę niebieskich gum. I gotowe. Fuj, Miley, jesteś cała w farbie. Do
mam jeszcze pomarańczowych gum. Coś, farbka się nie wyciska. To dziwne. O nie! To okropne! Jestem teraz cała w farbie. A mnie właśnie brakowało pomarańczowego koloru. Dziewczyny, wasz czas się skończył. Pokażcie swoje prace. Okej, Sophie. Spójrzmy. Ten automat z gumami wygląda całkiem nieźle. A co zrobiło Miley? Wspaniale! Ale wszystko jest jakieś takie umazane. Kto wygrywa, nawet nie wiem. Miley czy Sophie? Sophie czy Miley? To trudny wybór, ale zdecydowałem. Wygrywa Miley. Gratuluję, zabieraj swoją nagrodę. Hurra, wygrałam! Ale fajnie! Chcę jak najszybciej spróbować wszystkich gum. Najpierw wezmę jedną. Wow, ale fajnie turla się ta guma. I prosto do mnie. Hop! Jaka apetyczna. Hej, a gdzie są wszystkie moje gumy? Sophie! Przepraszam, Miley, ale nie mogłam się powstrzymać. Hej, a gdzie jest nauczyciel? To dziwne. Panie nauczycielu, gdzie się podziałeś? Nie bójcie się, to specjalne zadanie od waszego nauczyciela. Dzisiaj mam dobry humor, więc będziecie mnie rysować. Ale bez użycia rąk. Co? Mam rysować jedną ręką? To przecież nie jest wygodne. No dobra, nic na to nie poradzę. Będę musiała spróbować. Jedną ręką ci niewygodnie, a ja będę rysować bez rąk. To dopiero jest niewygodne. Ale nie szkodzi. Wspaniale umiem rysować nogami. I właśnie one mi pomogą. Tym bardziej, że mam specjalne skarpetki z palcami. Fajnie, co? Jak ci się podoba mój miś Freddy? Według mnie idzie mi całkiem spoko. O rany, umiesz tak rysować nogami? Ja nawet z dwoma rękami tak nie narysuję. Dobrze, będę musiała się postarać. O nie. Kredka mi się złamała. Nie szkodzi, mogę ją przecież natemperować. Niestety nie dam rady zrobić tego jedną ręką, więc użyję do tego celu zębów. No, od razu lepiej. A teraz kontynuuję rysowanie. Co jest? Znowu się złamała. Gotowe. Kredka zrobiła się znacznie mniejsza, ale to... nigdy w ten sposób nie skończę tego rysunku. Co? Stemperowałam całą kredkę. O, mam przecież klej. Może zrobię rysunek za pomocą opiłek od kredki. Najpierw zrobię kontury klejem, a następnie przykleję do tego resztki kredki. To będzie oryginalne i naprawdę ładne. Wasz czas się skończył. Pokażcie już swoje prace. Chwileczkę, chwileczkę. Oto moja. Ten rysunek w ogóle nie jest do mnie podobny. Nie podoba mi się. Kurczę. A co narysowała Miley? Proszę, spójrz. Widzę. Wygrałaś. No tak, wygrałam. Ale super. A teraz lepiej ode mnie uciekajcie, bo was złapię. Co? O nie! Nie! Wiejemy! Miley, poczekaj na mnie! I tak was dogonię! Bądźcie tego pewne! Nie dogonisz! Ha! Nieźle je nabrałem! Dzięki, że oglądaliście. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia. Pa, pa!